Ta debata na temat tego pozafinansowego wpływu firm na, no, na całe otoczenie, na też społeczeństwo, na środowisko toczy się właściwie od wielu lat, ona przybiera różne formy, ale mam wrażenie też, że jesteśmy trochę w takim momencie, gdzie prawdopodobnie, w co wierzę i mam nadzieję, że tak będzie, że będziemy przechodzić wreszcie też od dyskusji do realnych działań. To gdzieś pokazują już pierwsze działania firm i chyba jesteśmy trochę też w takim momencie, w którym ta dbałość o społeczeństwo z jednej strony, o środowisko z drugiej strony, że ona będzie, ona zaczyna mieć jakiś wymiar też biznesowej opłacalności. To znaczy trudno było sobie też do tej pory w ciągu tych ostatnich kilku lat wyobrazić, chociaż też to jakoś następowało, że firmy będą rezygnować z części zysku i kierować tę część zasobów, sił i środków na dbałość o to środowisko, co oczywiście jest jakimś tam słusznym postulatem. W sytuacji dzisiaj, kiedy borykamy się z dość wysokimi cenami energii elektrycznej, no to te inwestycje w odnawialne źródła no zaczynają już realnie no stanowić jakąś taką realną wartość dla firm, pozwalają im się oczywiście w jakimś sensie wyzerować czy ograniczyć emisje, ale też no wpłynąć pozytywnie gdzieś na koniec roku na ten wynik finansowy i wydaje mi się, że to też jest trend, który będzie się pogłębiał tutaj. Gdzieś zaczerpnę trochę z tego obszaru, którym trochę się zawodowo zajmuję, to znaczy jednak tego rozwoju technologicznego, to, że spadają koszty krańcowe magazynów energii, to, że spadają koszty krańcowe instalacji fotowoltaicznych, że wreszcie po iluś latach trochę bardziej odblokowano budowę wiatraków czy energii wiatrowej i na lądzie, na wodzie oczywiście też, no to gdzieś jednak sprzyja temu biznesowi. Pytanie teraz, jakie będzie tempo tej transformacji i też to wydaje mi się, o czym musimy pamiętać, to znaczy ta transformacja raczej nie jest linearna, to ona bardziej pewnie przypomina i będzie też przypominać jakieś górki i dołki. I też czeka nas prawdopodobnie jeszcze kilka dołków, natomiast mam wrażenie, że za naszego życia na pewno, ale no, postawię jakąś śmiałą tezę, że w ciągu 10-15 lat właściwie wiele, naprawdę wiele firm z wielu sektorów prawdopodobnie skutecznie się wyzeruje, czy wyzeruje też swoje emisje i będzie się kierować nie tylko tymi czynnikami dbałości o środowisko, ale będzie się to po prostu opłacać. Z punktu widzenia gospodarki, z punktu widzenia ochrony środowiska, decyzja o wygaszeniu energetyki jądrowej w Niemczech no wydaje się strategicznym błędem. Natomiast na dziś trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której jednak ta decyzja w jakiś sposób byłaby odwrócona. Moim zdaniem to, na co my musimy zwrócić uwagę, to to, żeby budowanie nowych mocy wytwórczych w energetyce jądrowej w Europie, które jest trudne, to znaczy jakby te projekty wszystkie się przedłużają, one kosztują więcej niż miały kosztować, trwają dłużej niż, ich budowa trwa dłużej niż miała trwać, no żeby właśnie ograniczyć jakiś ten negatywny impact. Dla mnie jakimś pytaniem, które ja sobie zadaję, będzie to, jak duży wpływ będą starały się wywrzeć Niemcy na Brukselę, na Komisję Europejską, to znaczy na ile ta niemiecka niechęć do energetyki jądrowej znajdzie swoje odzwierciedlenie w politykach europejskich, to znaczy w systemach wsparcia różnych mocy wytwórczych. To jest jakieś pytanie i zagadnienie, na które jednak trudno jest mi ocenić i zaprognozować, który scenariusz no jest, czy będzie tym bazowym, natomiast wydaje mi się, że jako Polska właśnie na te dwa aspekty powinniśmy zwrócić uwagę, czyli właśnie z jednej strony energetyka jądrowa jednak jako jakiś taki skomplikowany, szalenie skomplikowany proces inwestycyjny, gdzie jako kraj mamy jednak trudności z tą instytucjonalną ciągłością, gdzie jesteśmy też często zakładnikami zmiany władzy, zmiany podejścia, zmiany polityk, audytów i tak dalej. No a druga rzecz, no to też właśnie to finansowanie, które
No, chyba nie ma osoby, która odpowiedzialnie by powiedziała, jak kosztowny będzie to projekt, te 150 miliardów, które gdzieś pojawiają się w przestrzeni publicznej. To jest bardzo dużo, też trzeba będzie pewnie znaleźć jakiś model finansowania i to jest też ciekawe w tym kontekście, czy i w jaki sposób być może będzie właśnie można zaangażować jakąś finansową interwencję pochodzącą z budżetu Unii Europejskiej. Te gdzieś pytania, mam wrażenie, wszystkie są przed nami i pewnie nie są kwestią nawet chyba tego roku. Elektrownie jądrowe są elementem stabilizacji tego systemu elektroenergetycznego, ale też jednocześnie jesteśmy w takiej rzeczywistości, w której odwlekanie i przeciąganie tego procesu sprawia, że po pierwsze on staje się i stanie się dużo droższy, a po drugie stanie się też prawdopodobnie trochę mniej opłacalny, w tym sensie, że będziemy mieli coraz więcej mocy wytwórczych w odnawialnych źródłach energii. Są prawdopodobnie gdzieś już obszary, gdzie być może te moce wytwórcze będą w stanie zapewnić, jeśli nie całość tego zapotrzebowania, to większość. Im więcej będziemy mieli mocy wytwórczych wybudowanych w odnawialnych źródłach energii, tym właśnie trudniej będzie też wprowadzić do systemu tę energetykę jądrową. Więc to jest też jakiś taki dylemat, przed którym stoimy. I też jeszcze to, na co bym zwrócił uwagę, to też wątek technologiczny, bo oczywiście dziś nie jesteśmy w stanie energii, przynajmniej na masową i efektywną skalę, magazynować. To oczywiście się zmienia. To też polecam przykład Niemiec, które oczywiście w tych swoich prosumenckich programach już dawno miały dopłaty do magazynów energii, ale ten rok 2024 jest też tym rokiem, w którym na masową skalę mamy do czynienia też z budową dużych magazynów energii. I trochę to, o czym powiedziałem na początku, to znaczy spadek kosztów krańcowych za kilka czy kilkanaście lat może nas postawić w sytuacji, w której paradoksalnie ten atom czy energia jądrowa no, się nie zwróci. To jest inne pytanie, czy ona ma się zwracać, czy ona ma nam zapewnić energię, tylko energię i aż energię, czy ma nam też zapewnić bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo rozumiane nie tylko militarnie, ale też rozumiane jako dostawy energii. Więc tak, oczywiście energetyka jądrowa stabilizuje, będzie stabilizować ten system, natomiast ten efekt w kolejnych latach prawdopodobnie będzie coraz niższy. Na samym końcu nie wiemy, dokąd nas zaprowadzi też rewolucja związana z algorytmami i sztuczną inteligencją, z obszarami bilansowania, z interwencją europejską polegającą też na prawdopodobnie w przyszłości wspieraniu mocy wytwórczych jak najbliżej miejsca ich konsumpcji, bo też przesył energii po pierwsze kosztuje, też generuje straty. No więc oczywiście to brzmi jak utopia, ale na prawdopodobnie na jakichś określonych, na początku mniejszych, później być może większych obszarach będziemy mieli do czynienia z jakimiś wyspowymi rozwiązaniami bilansującymi zużycie energii, czy to będzie w jakiejś małej miejscowości, czy to będzie moc wytwórcza jakiegoś zakładu współdzielona z mieszkańcami. Wydaje mi się, że to są też jakieś projekty, które nas czekają w może nie najbliższych latach, ale pewnie w ciągu 10-15 lat. No tutaj chyba mamy do czynienia w tym kontekście po prostu najbardziej chyba widać różnicę podejścia tej europejskiej interwencji legislacyjnej i tej, z którą mamy do czynienia za oceanem, to znaczy ten amerykański model wspierania transformacji i no, energetycznej, szeroko rozumianej, ale też technologicznej, który zachęca, a nie karze zachęca do tej transformacji, a nie karze za jej brak. No wydaje się, że on zyskuje przewagę i ja nie mam tej pewności, ale mam jakieś takie przeczucie, że ta kolejna Komisja Europejska, kolejny cykl instytucjonalny w Brukseli, nie wiem, czy zmieni podejście do wielu regulacji, z którymi mamy do czynienia, ale wydaje mi się, że ten głos wsparcia przemysłu, wsparcia produkcji, utrzymanie tych zdolności produkcyjnych w Europie, że to będzie prawdopodobnie bardziej słyszalne niż w ostatnich latach. Nie będziemy mieli na pewno do czynienia z jakimś odwrotem, tego się nie spodziewam, natomiast wydaje mi się, że będziemy mieli do czynienia z jakąś korektą tych polityk, czy tej polityki europejskiej i to pewnie też znajdzie odzwierciedlenie w jakiś sposób w tym raportowaniu niefinansowym.
Nie, trudno jest mi powiedzieć, w jak dużym wymiarze, jakich zmian to będzie dotyczyć. Prawdopodobnie tego nie wiedzą też jeszcze sami decydenci. To będzie też pewnie zależeć od tego, komu przypadnie jaki obszar odpowiedzialności w tych kompetencjach brukselskich, kto zostanie komisarzem odpowiedzialnym, czy za przemysł. Ten budżet unijny też będzie miał olbrzymie znaczenie i pewnie też to wszystko odbędzie się w cieniu poprawy bezpieczeństwa europejskiego, rozumianego zarówno energetycznie, jak i też pod kątem obronności, czy w ogóle też bezpieczeństwa ludności, więc jest to, podsumowując, jakiś skomplikowany temat, na który prawdopodobnie nie ma prostej odpowiedzi, natomiast wydaje mi się, że ta korekta tej polityki europejskiej w jakimś stopniu nastąpi. No, jeżeli mamy skurcz ESG, no to te wątki obronnościowe mogłyby się pewnie złapać gdzieś w tej drugiej literze, to znaczy ta wspólna odpowiedzialność za społeczeństwo, odpowiedzialność rozumiana zwykle jako troska o środowisko naturalne i te warunki, w których będziemy żyli w przyszłości, no to jeżeli popatrzymy na inne, na dziś bardziej poważne zagrożenia, takie jak właśnie wojna Rosji z Ukrainą, czy szerzej bezpieczeństwo rozumiane nie tylko militarnie, no ale ono ma bardzo szeroki wymiar, no to wydaje mi się, że jednak jest to element, jeden z kluczowych elementów dla tej odpowiedzialności społecznej. No i oczywiście no gdzieś na początku prawdopodobnie z tego, co gdzieś widzimy w tej legislacji, patrząc na ustawę, patrząc na projekt ustawy, czy budżetowej, czy z drugiej strony też ustawy o ochronie ludności cywilnej, jeżeli popatrzymy też na tam ocenę skutków regulacji, to tamta finansowa interwencja znajduje jakieś odzwierciedlenie. Wydaje mi się, że jeżeli firmy popatrzą na swoją działalność z punktu widzenia wpływu na społeczeństwo, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że przynajmniej część z tych firm będzie w stanie znaleźć dla siebie jakieś cele związane z obronnością czy ochroną ludności i włączyć je gdzieś do swojego działania i w przyszłości też do jakiegoś zaraportowania. No i to trochę też wiąże się trochę z tym, o czym mówiłem na początku, to znaczy im większa będzie ta skala zaangażowania na początku publicznego w postaci pieniędzy budżetowych, tym prawdopodobnie pociągnie to za sobą też większą skalę inwestycji prywatnych w tym kontekście. Czy będą to szkolenia, czy będzie to budowa miejsc ukrycia, nie chcę też jakoś mówić o schronach, bo to też jest skomplikowane z punktu widzenia prawnego, to znaczy jakie wymogi musi spełniać to pomieszczenie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tymczasowe miejsca ukrycia to jest coś, z czym prawdopodobnie też będziemy mieli do czynienia i to z kolei dla odmiany prawdopodobnie szybciej niż później i gdzieś wydaje mi się, że nie wiem jak w innych krajach, ale prawdopodobnie w Polsce ta świadomość biznesu jest dość duża tutaj.